Podłączenie wirojestratora do stałego zasilania z instalacji elektrycznej samochodu jest zabiegiem bardzo powszechnym. Kamerki samochodowe bowiem poza nagrywaniem przebiegu jazdy mogą przecież z powodzeniem monitorować Twoje auto również na postoju, ale wymaga to właśnie podłączenia kamery do stałego zasilania. Równie powszechne są obawy o ryzyko rozładowania akumulatora w samochodzie przez pracujący na postoju wirojestrator. I są to obawy jak najbardziej uzasadnione, a temat ten powraca do nas jak bumerang, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy to ryzyko rozładowania akumulatora faktycznie jest dużo większe. W tym materiale pokażę, jakie są sposoby na zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem przez kamerkę oraz który z nich moim zdaniem jest najskuteczniejszy. Zapraszam. Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory24.pl. Najpopularniejszym i najtańszym sposobem na stałe zasilanie do wideorejestratora jest podłączenie kamery do instalacji elektrycznej samochodu poprzez tak zwany adapter zasilania. Adaptery takie przyjmują różne formy. Przeważnie jest to taka dodatkowa kostka wpinana pomiędzy kamerą a skrzynką bezpieczników w samochodzie, ale są też na przykład adaptery wpinane do gniazda diagnostycznego OBD2. Niektóre wideorejestratory funkcję adaptera zasilania mają niejako zintegrowaną w sobie, więc w takich przypadkach nie ma potrzeby dokładania żadnej dodatkowej kostki, a kamerę podłącza się jednym kablem bezpośrednio do instalacji. Tu na marginesie dodam, że o tych adapterach mówię w dużym uproszczeniu i skrócie. Jeżeli szukasz bardzo konkretnych i technicznych wskazówek, jak podłączyć wideorejestrator do instalacji poprzez taki adapter, zapraszam do osobnego poradnika na kanale. Link oczywiście w opisie pod tym filmem. Kluczową cechą łączącą niemal wszystkie adaptery zasilania jest funkcja zabezpieczenia napięciowego, która w założeniu ma chronić akumulator samochodu przed całkowitym rozładowaniem. Funkcja ta działa tak, że gdy napięcie w instalacji elektrycznej spadnie poniżej tzw. progu odcięcia, wówczas adapter odcina zasilanie kamery, by zapobiec dalszemu drenowaniu energii z akumulatora właśnie przez kamerę. Zazwyczaj jest możliwość samodzielnego ustawienia progu odcięcia w adapterze, czyli tej konkretnej wartości napięcia w instalacji elektrycznej, po osiągnięciu której adapter odetnie zasilanie kamery. Rodzi się zatem zasadnicze pytanie, jaki ten próg odcięcia ustawić? No i tutaj jest niestety pies pogrzebany. Przyjmijmy dla uproszczenia standardową 12-woltową instalację elektryczną w samochodzie osobowym. Zbyt niski próg odcięcia, na przykład 11,8 czy 11,6 V, może nie od razu, ale w dłuższej perspektywie na pewno rozładuje Twój akumulator, szczególnie w okresie zimowym. Z kolei wysoki poziom, na przykład 12,4 czy 12,6, uchroni akumulator przed rozładowaniem, ale efektywny czas pracy kamery w trybie parkingowym będzie bardzo krótki, bo ten próg napięciowy, ten próg odcięcia zostanie osiągnięty dość szybko po wyłączeniu zapłonu. Dodatkowa komplikacja to niektóre auta hybrydowe, a z tych, które mi są osobiście znane, to na przykład ostatnia Kia Sportage, ale dotyczy to w sumie też Hyundai'a, bo to w końcu ten sam koncern. Być może ich więcej, ale o tych akurat wiem. W każdym razie w tych hybrydach instalacja elektryczna w stanie spoczynkowym pracuje na nieco podwyższonym napięciu, około 13 zamiast 12 V. Wówczas nawet pozornie wysoki próg odcięcia na poziomie np. 12,6 V może być w dłuższej perspektywie dla takich aut zabójczy. No niestety wciąż wiele adapterów jest niedostosowanych do takich nietypowych instalacji elektrycznych. Z progiem odcięcia wiąże się jeszcze jeden zasadniczy problem – nieprzewidywalność czasu pracy kamerki na postoju. W zasadzie nie da się jednoznacznie określić, kiedy ten próg odcięcia zostanie faktycznie osiągnięty, a zasilanie kamery odłączone. Oczywiście wpływa na to mnóstwo czynników zewnętrznych i w jednym przypadku kamera może nagrywać na postoju kilka czy kilkanaście godzin, co będzie na pewno bardzo dobrym wynikiem, ale w innym wyłączy się już nawet po pół godziny od zaparkowania. Krótko mówiąc, nie da się tego po prostu konkretnie określić. I tu całe na biało wchodzą one. Gwóźdź dzisiejszego programu, czyli dedykowane powerbanki samochodowe. Na hasło powerbank wyobraźnia zapewne z automatu rysuje coś takiego. Ale no nie, nie chodzi o tego rodzaju powerbanki, chociaż jeszcze za chwilę do nich wrócę. Chodzi bardziej o coś takiego. Albo takiego. Albo takiego. W jakimś sensie taki powerbank samochodowy jest takim szczególnym przypadkiem adaptera zasilania,
O których mówiłem przed chwilą, bo też się taki powerbank wpina pomiędzy kamerę a instalację elektryczną samochodu, ale z tą subtelną różnicą, że powerbank przejmuje rolę akumulatora samochodowego do zasilania kamery na postoju. Innymi słowy, w czasie postoju widorejestrator korzysta z energii powerbanku, nie obciążając w ogóle akumulatora samochodu i nie doprowadzając do jego efektywnego rozładowania. No dobra, a skąd adapter czerpie energię do ładowania siebie samego? Oczywiście z instalacji elektrycznej samochodu, ale dzieje się to tylko w czasie jazdy, tylko w czasie pracy silnika, dlatego akumulator w samochodzie wciąż jest bezpieczny. I to jest podstawowy atut powerbanku w porównaniu do takich zwykłych adapterów zasilania. Ale nie jedyny. Drugą bardzo ważną zaletą jest przewidywalność czasu pracy widorejestratora na postoju. Przewidywalność, która wynika wprost z prostej matematyki. Jak to policzyć? Wystarczą dwie składowe. Po pierwsze, pojemność powerbanku, którą odczytamy z jego specyfikacji technicznej. A po drugie, poziom poboru energii elektrycznej przez widorejestrator, który co prawda nie zawsze jest podawany w specyfikacji producenta, powiedziałbym, że nawet rzadko, ale my w WR24 przeprowadzamy stosowne pomiary i publikujemy je w opisach produktowych. Weźmy więc na przykład powerbank Cellink Neo 8 Plus, o ten, i kamerę samochodową 70mi A510 Dual Set. Notabene dokładnie ten sam zestaw, którego używam w swoim własnym samochodzie. Pojemność powerbanku to 7500 mAh. I zanim parskniesz śmiechem, że 7500 mAh to jest nic, to zaznaczam, że ważne jest też robocze napięcie, tutaj na poziomie 12,8V. Zatem w przeliczeniu 12,8V razy 7500 mAh, czyli 7,5 Ah, daje ostatecznie 96 Wh. I to jest rzeczywiste pojemność powerbanku. Dalej, sprawdzamy pobór energii w 70mi A510 Dual Set w trybie parkingowym. Tak jak wspomniałem, jest w karcie produktowej na WR24.pl i to jest około 2,28 W. No to teraz pozostaje tylko proste podzielenie. 96 Wh przez 2,28 W i wychodzi mniej więcej 42 godziny ciągłej pracy. Ponad półtorej, no prawie dwie doby dla tej konkretnej kombinacji Cellink Neo 8 i 70mi A510 przy pełnym naładowaniu powerbanku. Zresztą niedawno sprawdziłem, jak ta matematyczna teoria przekłada się na praktykę i nagrałem na ten temat krótki shortcik. No, link w opisie pod filmem, jak zawsze. W opisie pod filmem wrzucam też link do arkusza, za pomocą którego można szybko przeliczyć czas pracy w zależności od podanych parametrów. Wykonanie takiego obliczenia w przypadku zasilania kamery poprzez adapter z instalacji elektrycznej auta jest w praktyce niemożliwe, bo nie znamy ani dokładnego stanu naładowania i pojemności akumulatora po wyłączeniu zapłonu, ani nie wiemy, jakie inne elektroniczne odbiorniki poza widorejestratorem pobierają z niego energię podczas postoju i wpływają na jego pracę, żywotność. Reasumując, po pierwsze, dzięki powerbankowi akumulator w swoim samochodzie jest bezpieczny, a po drugie, czas pracy kamery w trybie parkingowym jest policzalny i przewidywalny przede wszystkim. A czy są tu jakieś wady? Oczywiście, na przykład gabaryty. Nie da się ukryć, że powerbanki samochodowe są dość duże i ciężkie, więc potencjalnie mogą być nieco problematyczne pod kątem ich montażu w samochodzie. Ja akurat miałem miejsce pod fotelem kierowcy. W warunkach zimowych, szczególnie w czasie silnych mrozów, niektóre modele powerbanków po rozładowaniu do zera mogą potrzebować chwili czasu na rozgrzewkę, a to może skutkować troszkę opóźnionym rozruchem kamery po postoju. Biorąc jednak pod uwagę częstotliwość występowania tych faktycznie silnych mrozów w ostatnich latach, to problem raczej marginalny. Zresztą mój Cellink Neo 8 Plus w czasie ostatnich minus 10 nie sprawiał takich problemów. No i wreszcie cena. Choć powerbanki samochodowe na przestrzeni ostatnich lat stały się zdecydowanie bardziej przystępne, wciąż jest jednak to koszt rzędu co najmniej kilkuset złotych, więc tak uczciwie mówiąc, nie jest to produkt na każdą kieszeń. Mimo wszystko, w zestawieniu z niezaprzeczalnymi korzyściami płynącymi z zastosowania powerbanków, moim zdaniem jest to zdecydowanie najlepsza opcja na stałe zasilanie widorejestratora i jednocześnie najskuteczniejsze zabezpieczenie akumulatora w Twoim samochodzie. I na tym w zasadzie mógłbym zakończyć ten materiał, ale... Ale zapewne ktoś zapyta, bardzo słusznie zresztą, halo, halo! Czemu mam kupować jakiś gruby i ciężki powerbank z pojemnością raptem 7500 mAh za grube miliony, skoro no, taki zwykły powerbank USB 10 czy 20 tysięcy mAh mogę mieć za 100-200 zł? Przecież jest mnóstwo widorejestratorów, które są zasilane przez USB, więc teoretycznie mogę po prostu wziąć taką kamerę, podłączyć kabel do powerbanku,
No i co, działa? No działa! Nie można po prostu tak podłączyć stałego zasilania? A można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Tyle, że po pierwsze, tak jak wspomniałem przed chwilą, pojemność wyrażona w mAh to jedno, a napięcie robocze to drugie. Na przykład powerbank USB o pojemności nominalnej 10 000 mAh ma napięcie robocze 5 V. Zatem w przeliczeniu to tylko 50 W pojemności, a taki Celink, przypominam, ma 96 W. Tak więc mAh mAh nierówne. Po drugie, czas ładowania. Powerbanki USB, szczególnie te o dużych pojemnościach, ładują się dość długo i ładowanie ich podczas jazdy jest zazwyczaj mało praktyczne, szczególnie jeśli autem pokonujesz głównie krótkie trasy. Tymczasem takie dedykowane powerbanki samochodowe, w zależności od pojemności, sposobu podłączenia, prądu ładowania, generalnie są w stanie naładować się od zera do pełna już nawet w ciągu 40-45 minut jazdy, co nawet w jeździe miejskiej jest do udźwignięcia. No i po trzecie, rodzaj ogniw. W powerbankach samochodowych stosuje się ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe, LiFePO, które są dużo trwalsze i bardziej odporne na warunki zewnętrzne w porównaniu do takich zwykłych ogniw litowo-jonowych stosowanych w zwykłych powerbankach. No ale ciągnąc ten wątek dalej, ktoś jeszcze może powiedzieć, że można przecież wyrwać takie akumulatory LiFePO o pojemności 100 Ah, czyli aż 1280 W za 900, tyle na Allegro znalazłem, podczas gdy Celink ma nędzne 96 W, a kosztuje więcej. No i znów odpowiem, oczywiście, ależ można, jeszcze jak. Jeśli lubisz grzebać się z takimi niestandardowymi setupami, to jak najbardziej można się to śmiało bawić. Tyle, że mam wrażenie, że nie do takich majsterkowiczów ten materiał jest skierowany. Dedykowane powerbanki samochodowe są, no właśnie, dedykowane pod ten konkretny cel, czyli zasilanie wideorejestratora na postoju, nie tylko na postoju. I są pod tym kątem projektowane i właściwie tylko temu mają służyć. Plug and play i gotowe, bez żadnego majsterkowania. Reasumując, jeżeli skuteczne monitorowanie parkingowe jest jednym z kluczowych priorytetów wyboru wideorejestratora, a budżet nie gra w większej roli, to moim zdaniem zasilanie poprzez taki powerbank samochodowy jest absolutną koniecznością. No bo co z tego, że kupisz wypasioną kamerę z super trybem parkingowym, mega jakością nagrywania, jeszcze może powiadomieniami o zdarzeniach na parkingu przez chmurę sieci 4G LTE, jeżeli stałe zasilanie tego wideorejestratora będzie niewystarczające do tego, by on długotrwale i przewidywalnie monitorował Twoje auto na postoju? Daj znać, co o tym sądzisz w komentarzu. A tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć! Wideorejestratory 24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.